Cześć, witam was bardzo gorąco. Tutaj oczywiście Kałach, moi drodzy, prowadzimy teraz wojnę defensywną ze Związkiem Radzieckim. Liczymy na to, że Związek Radziecki będzie w stanie się po prostu wypłukać na naszych granicach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To na rzeczy do naprawy, to na rzeczy do zbudowania. Oczywiście te bunkry to sobie już kompletnie oleję, bo to nie ma żadnego sensu praktycznie. Fabryki wojskowe na sam dół naprawiajcie. Utrzymujemy postawę tutaj oczywiście defensywną, ale ja w paru prowincjach zamierzam się przebić, gdyż wiem, że ich dywizje praktycznie w ogóle nie są zorganizowane, więc zamierzam się po prostu wbić w ten sposób i starać się oczywiście poprzebijać, wiecie, to wojsko mojego przeciwnika i zająć lepsze pozycje po prostu do defensywy. Kolejny desant leci w tą stronę, oczywiście moje konie bez problemu to utrzymają, idealnie. Wy ruszycie do przodu, gdyż nie chciałbym, żebyście zostali po prostu zmiażdżeni przez zalew wojsk radzieckich na południu. Powoli, metodycznie będziemy łamać, moi drodzy, tutaj opór mojego przeciwnika. Dobra, 94, no ja wiem, że tutaj wygramy defensywę, więc nawet nie musimy tego robić. Zwiad został wrzucony na dwójeczkę, przepiękna sprawa. Oczywiście zrobię sobie to. Przypominam też, że fajnie było, gdybyście zostawili lajka. Nie zmuszam, ale będzie mi bardzo miło. Teraz zrobimy to tak, 99, kurde. Muszę to wyczaić, kiedy oni przestaną atakować, wiesz? Kurde, oni nie przestają atakować, ci Ruscy. Dobra, tutaj się nie przebijesz. Dlaczego? Powinieneś ich łamać jak jasny gwint. Piechota pęka bez żadnego problemu. Tutaj się utrzymujemy oczywiście. Czekaj, fajnie było, gdybyś ty po prostu zaatakował tą prowincję, wiesz? Bo oni nie będą w stanie tutaj nawet pierdnąć po prostu. Więc sobie wejdźcie, a te dywizje od razu ruszą na kontratak w tą prowincję, żebyście nie byli atakowani po prostu z trzech stron. Wyruszycie tutaj. To mnie boli najbardziej. Patrz, znowu mnie zaatakowały dziady. No dawaj. Już, poszło. Dobra, słuchaj. Trzy tu. Dwie tu. Jedna tu. Dwie tu. Dwie tu. I teraz my przejdziemy do ofensywy i stąd po prostu wypchamy w cholerę. Ruszaj do ataku. Nie, dobra, wy se może stańcie. I oni atakują tą prowincję i doesn't matter. Wejdźcie sobie tutaj. Oczywiście desanty będą leciały cały czas. To jest logiczne. Tutaj nie dacie rady się przebić, więc sobie stańcie. Coś się z wami dzieje, widzę. Wyruszcie do przodu tutaj. Będziesz w stanie to przebić? Żeby nie atakowali nas z północy? No, powiem tak, dobrze to wygląda. Tutaj jesteśmy na 1%. 4, 2... No pięknie, pięknie, pięknie. Wypalimy to. Wy musicie złapać zorganizowanie. To na pewno wręcz mogę powiedzieć. To jest przykre, Roman ma kontuzję. Wy powinniście skille i expa to łapać naprawdę w bardzo szybkim tempie, więc... Liczę na to, że będę wstał. O, już 900 tysięcy. A Związek Radziecki ile ma manpowera? Milion. Milion 700 tysięcy, można tak powiedzieć? Tak. Więc obserwujmy sobie straty Związku Radzieckiego. Ja straciłem 30 000 tylko i wyłącznie dlatego, że się przepychałem. Ale straty Związku Radzieckiego rosną naprawdę potężnie, więc jestem z tego przeszczęśliwy. Później tylko zaktywujemy plan i nasze dywizje po prostu po nich przejadą. Uderzyłbyś tutaj. Wy uderzylibyście tutaj. Żeby oni nie byli w stanie po prostu ich połamać, nie? Ej, kurde, bo my nie będziemy w stanie ich tutaj połamać po prostu. Tak szybko jednostki atakują ruskie, że to aż po prostu dźwięk buguje w hoju. To jest coś pięknego. Takie potężne ofensywy prowadzą Ruscy. Ty, weź jebnij tutaj, przecież możesz ich złamać jak chcesz, z palcem gdzieś, no rypnij tutaj. Nie mów nawet, że nie dasz rady, że nie wytrzymasz, nie rób mi tego. Uderz na to. Przecież ty powinieneś ich tutaj zabić po prostu tym swoim puszem. Dobra, wejdź tu. To stracimy, ale przejmiemy tutaj dwie prowincje, więc to jest akurat na bardzo duży plus. I tutaj ja z chęcią bym podszedł tu na rzeki, wiecie, i się ustawił na tych rzekach. To by mi dało bardzo duży buścik. Mam broń, mam 9000 broni, spoko, dla mnie bombka. Rusz od razu. Oni tutaj się powinni wypłukać, wypalić. Wyruszcie tutaj. Nie powinniście gdziekolwiek indziej iść. Wyruszysz tutaj i po prostu okopiemy się na tych rzeczkach, nie? Idealnie. Ty sobie stań i wiesz, co zrobimy teraz? Taki blitzkrieg. Dobra. Czyli teraz tak. Twoje dwie dywizje pójdą tak. Twoje dwie dywizje pójdą tak i twoje trzy dywizje pójdą tak. Dobra. To oczywiście przełamiemy bez żadnego problemu. Ja bym się tutaj na rzekach chciał stawić, wiesz, w Besarabii i tak dalej. Tutaj widzę nawet, że Rosjanie się przebili, ale zrobimy kontrofensywę. Tutaj, patrz, północ mi połamali całkowicie Ruscy akurat. Dobra, zrobimy to tak. Weźmiemy was i po prostu was podzielimy.
I te sześć dywizji dołączy do tego pana i ty dołączysz, ty dostaniesz generała, czyli ciebie. I twoje sześć dywizji będzie ustawione na granicy tutaj, tak jakby. Ty będziesz miał to bronić i ustawiać je tak, bo jednak widzę, że tych ruskich utrzymać nie będzie tak łatwo, jak sądziłem. Wy sobie przyjdziecie tutaj, reszta idzie, świetnie. Przełamałem się? Kontynuować natarcie! Dobrze, kontynuujcie natarcie. Tutaj jest rzeka, więc powinniśmy też mieć jakieś busty buściki, nie? Tutaj też jest jakaś rzeka, więc powinniśmy mieć busty buściki. To mi się bardzo podoba. Bardzo bym chciał, żebyś złamał ich. To bym bardzo chciał, żebyś ich po prostu połamał. Wycofują się! Świetnie. Militaryzacja parafii, dziękuję bardzo. Weź, wrzuć mi teraz, kolego. Co ja ci mogę wrzucić, żeby było dobrze? Majątek kościoła. Wrzuć mi majątek kościoła, niech będzie, nie? Miejmy nadzieję, że nasze dywizje tutaj się w jakikolwiek sposób utrzymają. No i niech po prostu straty sobie lecą. Tu widzę, że jest problem, więc fajnie by było dosłać tutaj jakiekolwiek wsparcie, żeby te dywizje po prostu wytrzymały. Tutaj bym zaatakował, wiesz? To by trzeba było zająć też, ale ja nie mam tyle armii tutaj. Jestem w stanie się utrzymać, ale nie mam aż tyle wojska, żeby to po prostu skontrolować całkowicie, nie? Oni, zobacz, jak oni głupio atakują, nie? Tutaj przyjdzie jeszcze wsparcie, to oni już kompletnie nic nie będą w stanie zrobić. Zaatakowałbym tych ruskich, korci mnie nie bardzo, żeby po prostu w nich uderzyć, ale nie chcę tego robić. Już tu. Czy dojdzie tutaj wsparcie? Doszło wsparcie, świetnie. Czyli to powinno się stać już niedługo zielone. Tutaj zrobił się desant, czyli... Czyli pięknie, czyli Ruscy po prostu... Dobra. Wycofaj to, bo to jest śmiechu warte już. Bo oni mnie tu będą atakować na zawsze. ZSRR jeszcze wypowiedziało wojnę, celem jest Finlandia. Co tu się dzieje w ogóle? Co mi się stało z dźwiękiem w hoju? Dlaczego oni koszą trawę? Drugi dzień z rzędu, czajcie, wczoraj nagrywam odcinek, koszą trawę. Dzisiaj nagrywam odcinek, koszą trawę. Niemożliwe po prostu. Dobra, mogę dodać perki. Piechota czy czatownik? Czatownik. Wrzucamy trzem osobom czatownika. Mógłbym tobie wrzucić perka? Nareszcie chyba mogę. Piechota czy czatownik, czy organizator? Szansa wsparcia jest spoko, ale wolałbym okopanie się tej jednostki i defensywę jednak. Państwo kościelne wypowiedziało wojnę, celem jest Bułgaria. No to widzę, że państwo kościelne idzie po trupach do celu. Niemcy dalej stoją na granicach i nic nie robią. To jest coś przepięknego po prostu. Ty sobie polecisz tu, ty zrobisz praktycznie to samo, więc te dywizje nie mają organizacji, więc Ruscy nie mają podjazdu. Tutaj jesteśmy też bez organizacji. Z chęcią bym uderzył w ten sposób. Ale widzę, że tutaj naprawdę nasze dywizje ledwo, ale to naprawdę ledwo się trzymają. Z chęcią bym to przepchał, żeby tutaj ta dywizja nie była atakowana z trzech prowincji. Ale nie wiem, czy będę w stanie po prostu. Powinienem być, bo oni mają naprawdę słabą organizację i mają jeszcze czystkę, więc to zająć nie powinien być problem. Ja powinienem być w stanie wystawić jeszcze troszeczkę woli Bożej, tak? 10 dywizji bym chciał. Będę miał naprawdę dużo minusów. 2000 broni na minusie, mordo. To jest coś niebywałego. Ile mi się robi dziennie karabinów? 130. Dobra, więc weź odstaw tę dywizję, wystawisz się tu. Będę miał plusik, mam na plusie 100, idealnie. Niech tu 5 chłopów stoi. Ty mógłbyś odbić te bunkry. I to tak całkowicie szczerze mógłbyś to zrobić, bo masz na to dywizję. Zmniejszylibyście troszeczkę chociaż front. No ja ich tutaj wypukam przepięknie. Ile wy macie? Finlandia chce paktu nieagresji. Z kim ty jesteś? Finlandia sama. Ale Ruscy cię raczej przejadą. Nie chcę ci tutaj, wiesz, upadlać życia, Finlandia, ale takie mam wrażenie, że cię jednak przejadą Ruscy. Tu się ledwo trzymamy, tu musi iść full wsparcie. Wy musicie zejść na dół. Oto pójdę, tu pójdzie na południe. Południe powinniśmy przebić. Poczekamy na tą kawalerię i ta kawaleria dopiero będzie uderzała na południe, wiesz? Tu zostaje 5 dywizji, ale zrobimy to na takiej zasadzie, że zostaną 3. I zrobimy to w ten sposób, że zrobimy tak. Jeden port. Drugi port. Nie, to nie ma kompletnie sensu. Wiesz co, zrobimy to tak, stary. Cztery dywizje potrzebujesz, a masz dwie. Dobra, to też kompletnie nie ma. Gotów do wymaszerowania! To naprawdę nie ma sensu, nie rób tego. Gotów. Stój w rydze, te twoje dwa konie lecą tu. Dobra, wy możecie zaatakować południe. Czekamy, aż się wystawi 8 dywizji jeszcze konnych. Kawaleria idzie spoko. Naprawdę radzimy sobie w tej wojnie, można to tak powiedzieć. Sprzętu wsparcia mam dużo, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony.
Tego niestety przebić nie mogę z jakiegoś powodu, a bardzo bym chciał. Uwaga! Tak. Tutaj bym się nawet mógł pokusić o okrążenie, gdyby tylko Ruscy nie mieli po 10 dywizji na prowincję, to wtedy mógłbym to spróbować zrobić. Tym bym mógł spróbować puszcząć, ale nie chcę. W szeregu zbiórka. Dobra, wystawiliśmy waszą ósemkę. Ty dołączysz tu i wy dostaniecie całkowicie nowego marszałka, dostaniecie Kopańskiego. I wasza dycha dostanie jakiegoś generała, czyli Łukasza, dowódcę wojsk pancernych. Dobra, Łuki, słuchaj, podleć tu na full bombie i po prostu poczekaj na organizację w tej prowincji. Też twoimi koniami po prostu uderzymy, bo innego wyboru nie mamy. Poprzebijałbym się gdzieś, korci mnie. To ZSRR z Biały Pokój walnęło. Zero manpowera ma Związek Radziecki. Powiedzcie mi, czy to nie jest odpowiednia chwila, żeby po prostu zaatakować na nich? Żeby po prostu w nich uderzyć? To jest idealny moment. Siły pancerne. Jest tu gdzieś jakiś manpower? Nigdzie nie ma. Rzućmy szpitalników. Zero manpowera mają Ruscy. Więc ja nawet nie będę się zastanawiać. Ruscy mnie nie powinni tutaj przebić. Jeżeli Ruscy mnie przebiją na zero manpowera, to będzie coś naprawdę nie tak z tą grą. A wy uderzycie tutaj. Żeby nas po prostu nie atakowali z każdej strony. I ta kawaleria naprawdę robi robotę. Dwie z dwóch dywizji może przebić moją kawalerię. To naprawdę coś pięknego to jest. Wejdź tu od razu. Ty, ta trójka może wesprzeć. Dasz radę? Dałeś radę. I za to cię szanuję. Dałbyś radę? Tak jest. Ty. Biegiem. Może dasz radę. Tak! Udało mi się! Boże, ty! A jakbym chciał cię wysłać na Odessę? Dałbyś radę? Nie dasz rady. Oj, w mordę, nie wejdziesz mi do Odessy, prawda? Ruszaj. Tych trzeba połamać całkowicie i zrobić blitzkrieg. W sumie po co? Wrzućmy... Kurde, ale mi koszą. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Naprawdę, dwa dni z rzędu jebie mi trawą w domu. I to tak autentycznie, jakbym był jakimś dealerem narkotykowym. Wiecie, o co chodzi? Jak w jakimś filmie. Full smoke weed every day, you know? I nie kumam OCB, bo przecież koszą trawę, a nie palą marihuanę pod moimi oknami, więc you know. Dobra, wrzućmy sobie to w ten sposób. Twoja dycha poleci tu. Niech ci Ruscy się tutaj przygotują. Oni nie mają manpowera, więc... Przebicie ich nie powinno być naprawdę żadnym problemem praktycznie dla twojej armii, stary. Tak całkowicie serio, nie? Nie wiem, w jaki sposób oni się tutaj utrzymują, ale to jest dosyć dziwne. Artyleria spoko, loko. Wrzucamy też to. To jest wszystko zrobione. Soft ataków nigdzie nie wyczaje już, więc to nie ma sensu. Brakuje mi gumy. No to gumę sobie wezmę. A, Hindebelandia, no tak. No to od Malajów sobie wezmę gumkę. Idealnie. I teraz ta 10 dywizji konnicy. Widzę, że tutaj brakuje zaopatrzenia. Ruszy tu. Ze wsparciem po jednej dywizji piechoty. Ty się już cofnij, nie rób sobie wstydu. To powinieneś przebić nawet, stary. Bez kitu. Oni nie mają w ogóle dywizji, oni mają zero siły. Ja poczekam, aż Ruscy skupią się po prostu na odnowie manpowera, aż zmienią sobie prawo i tak dalej. Wtedy im przypierdzielę tak, że się po prostu zesrają. Ja tu potrzebuję naprawdę dużo organizacji i będę się starał ją mieć. Tu atakujemy, żeby tu wsparcie nie doszło, wiecie? Tylko i wyłącznie dlatego. O Boże, tu jesteś praktycznie naprawdę bez organizacji jakiejkolwiek, stary. O, i od razu wjedziemy im na plecy, bo oni nie powinni mieć tu organizacji. Ale wróciły już jakieś dywizje, co jest dla mnie bardzo złym znakiem, bo nie wiem, czy będę w stanie to po prostu przebić. Nadzwyczajnie w świecie, bo moja armia jest trochę słaba. Te konie to nie dają takiego rezultatu, jaki myślałem, że dadzą. No nie dają, więc teraz tak, mordo. Przeogarnij się tutaj, szpitalnicy, dzięki. Wrzuć mi teraz, stary, tu. Pójdziemy w kolejny przemysł, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konie nie mają praktycznie żadnej organizacji, więc możemy sobie praktycznie tylko i wyłącznie o tym pomarzyć. Poczekajcie, ja sobie zamknę drzwi. Słuchajcie, że ja miałem słuchawki na uszach i ja kompletnie nie słyszałem, jak to jest kurwa głośne. Naprawdę, wiem, że to jest ich praca i tak dalej, ale czemu oni koszą dwa dni z rzędu, kiedy ja nagrywam? To jest chyba spisek na mnie po prostu, spiskowcy, nie? Rusz na T8. Dasz radę wrzucić na T8?
Patrz, no i dywizję bez organizacji powinienem łamać bez żadnego problemu. Właśnie, ja muszę dorzucić artylerię rakietową do produkcji. I Mordko, zrobimy to tak? I nawet tak, bo mi naprawdę bardzo na niej zależy. Ja bym chciał mieć jej jak najwięcej. 10 tego, cyk, cyk. Dobra, zbierajmy sobie. Idealnie. Ty się nie przebijesz, nie ma nawet takiej opcji. Wy aktualnie posłużycie jako wsparcie, bo widzę, że chcą ich odbić. Rosjanie się naprawdę przyszykowali. Wy sobie stańcie tutaj. Idealnie. I teraz wy uderzycie w to miejsce. Pułkowe jednostki pojawia, dziękuję. Teraz sobie wrzucimy to. Oczywiście doktrynę musimy mieć całą zbadaną, bo tej innej opcji naprawdę nie ma. Odbili się, ale ja ich odbiłem i znowu teraz ich atakuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do przodu, do przodu, do przodu. Jest, udało się, koniom się udało. Wszedłbyś tu, mordo. Twoje konie by wszedły tutaj. Wszedły, wbiegły jeden pies, nie? Wszedły. Twoje konie by wszedły w to miejsce. Wiesz co, zrób połowę wojska i... O Boże, bo mnie odetną. Bo mnie odetną. Ja tu nie będę w stanie nic ogarnąć. Proszę cię, wytrzymaj to. To jest twoja chwila prawdy, mordo. Wytrzymaj to. Dasz radę. Idzie wsparcie. Dojdzie za jeden dzień. Jest. Kurwa mać. Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę ruski bot mnie okrążył. Patrz, tego nie przebije. Nie mam jak tego przebić, cześć. No to jest niemożliwe. Przecież wy nie macie manpowera. A nie, już macie manpower. Dobra, to atakujcie mnie, idioci, i wypalajcie się na granicy. 4 miliony prawie ruskim pękło. To jest już skończone. Kurwa, nie ma opcji, żeby to odbić. Przepraszam, ale jestem bardzo emocjonalny i troszeczkę się striggerowałem, bo po prostu Jurek bot mnie okrążył na Związku Radzieckim i to jest troszeczkę uwłaczające. No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mówią. No jest, przynajmniej się czegoś nauczyłem, że nie warto atakować na terenach bez infrastruktury. Straciłem 10 koni i straciłem jakieś tam dywizje piechoty, więc możemy sobie to odpuścić. Słuchaj Marek, weź to zrób w ten sposób. Przeorganizuj się teraz i niech ci debile wypalają się na granicach. Poczekamy, aż dojdą na zero, czy oni wskoczyli na pełny pobór. Wskoczyli na pełny pobór, czyli dobra. Dostaną z tego dużo manpowera, ale nie powinni być w stanie mnie w ogóle dotknąć. Więc no, to jest luz. Czy jakby Bóg tak chciał, dostał wsparcie artylerii rakietowej. Obrona by ci wzrosła o mało, organizacji by spadło dużo. Ile tych rakietówek byś miał? Minus 2000 C. No, tego niekoniecznie potrzebuję aktualnie, takiego minusa. I co, państwo kościelne wypowiada wojnę w 41 roku Turcji? I nikt jej nie gwarantuje niepodległości, oni nigdzie nie dochodzą, a Rzesza zaczyna przegrywać z aliantami. No, to jest coś pięknego po prostu. I teraz państwo kościelne po prostu zrobi sobie tutaj mega jakiś blitzkrieg i na jakimś farcie zajmie to i sobie zdobędą całą Turcję. Przepiękna sprawa. Ruscy, ja was tak nienawidzę naprawdę, że po prostu nie wiem, dlaczego się nie możemy przebić. Wiem, że to jest fort, ale ja mam takie dywizje dostosowane. Ty masz nawet traita, dostajesz czatownik, dowódca piechoty. Mordeczki, wy powinniście naprawdę tutaj zrobić zamieć, nie? Co ci mogę wrzucić, Wincenty? Czatownika ci wrzucę do okopania. Reszcie nie mogę wrzucić kompletnie nic. Tobie, no to wrzucę ci atak piechoty, niech już będzie. Tobie mogę coś wrzucić? Nie. Tobie nie, tobie nie, tobie nie. Okej. Okay. 14 dywizji nie może ich przepchać, a no bo tak, bo dostaliście już manpower, macie to bunkier, czyli gracie kozaków. Te moje dywizje już widzę, że zostają połamane naprawdę. Leonid Gorgow się postarał. Ale Ruscy nie tacy głupi, już mnie tak mocno nie atakują, więc może czas, żebyśmy to my przyszli w końcu do ofensywy. Wreszcie udało mi się chyba tam zepchać te dywizje, nie? No to teraz spróbujemy popchnąć się w tym miejscu, tak jakby. Gdybyś mógł wejść tu, mógłbyś, ale wejdziesz tu. Wejdziesz tu, ty wejdziesz tu, ty wejdziesz tu. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Będzie, wejdzie. Ty mógłbyś nawet wesprzeć północ. No, Ruscy tak szczerze są łamani i ja też jestem łamany, czyli Związek Radziecki musi mieć jakiś mocny szablon. Okej. Okay. Tu jest za dużo wojska. Jest za dużo wojska. Oni, Ruscy zgromadzili już tyle armii, że to się w pale nie mieści. Dlaczego Malaja nie może być, po prostu nie mogę z domu handlować? 3 konwoje potrzebuję do przeprowadzenia tej transakcji. Wow, z Niemiec bym sobie wziął. Rzesza, stal aż tyle nie potrzebuje. Wy się tutaj naprawiajcie, budujcie kolejne fabryki. Artyleria rakietowa się będzie robić dosyć szybko, więc to nie jest żaden problem. Najważniejsze jest to, że Ruscy aktualnie zaprzestali tych chorych po prostu ofensyw raszów, nie?
Tutaj zaatakujemy na prowincję bez tego, no i tutaj już mają dobrą defensywę, więc chyba będziemy się bawić ze Związkiem Radzieckim w czekanie po prostu. Tak naprawdę w czekanie, aż się wypalą, aż coś zrobią. Żałuję, że nie zaatakowałem wcześniej, jak mieli zero manpowera, bo teraz przebijać się z moim 8000 manpowerem to może być naprawdę ciężkie. Jestem w stanie tu coś zrobić, jestem w stanie tu połamać, ale chyba pójdę w endzigowskie szablony. Na zasadzie wrzuciłbym ciebie. To by mi dało dużo lepsze statystyki. Unikanie poboru, chyba, no to robimy to oczywiście. Chyba wybrać zawsze tą najbardziej kosztowną opcję. Patrzcie, tutaj kompletnie się nie przebiłem. Rób dworzec centralny wawkę. Szeregu, zbiórka! Rusz. I patrz. Zorganizowanie i im, i mi spływa w naprawdę szybkim tempie. Czyżby w Hoju coś zmienili, że 20 standardowe z Artą nie są do... Ty, pepance. Ja olałem całkowicie w tej serii pepance, nie przypominam sobie, żebym je robił. Dobra, i słuchaj, połowa ruszy tu, a wy ruszycie tylko i wyłącznie, żeby stary ich zatrzymać, wiesz o co chodzi. Bo tu musi wejść czwórka, wiesz, stary, tak, tak to jest po prostu. Tu musi wejść czwórka, wchodź. Dobra, wy teraz stajecie ta czwórka i łapiecie organizację. Dobra, czyli łapiecie dech. My dojdziemy sobie tutaj może do Besarabii. Broń 11 tysięcy na plus. Przepięknie. Czas zrobić nowe dywizje. Wiesz co, zrobimy ich z Bóg tak chciał, zduplikujemy te dywizje. Nazwiemy je... czekajcie, może nie moherowe berety, ale fioletowe berety. To będzie organizacja po prostu, jakby wam to powiedzieć, to będzie organizacja tych. Fioletowe berety to będzie organizacja wojsk elitarnych naszego państwa kościelnego, więc ja bym nawet się pokusił o odrzucenie tutaj dwóch art, 26. Mordo, czy jakbym ci wrzucił piechotkę, to byś miał 25. Jakbym ci dorzucił artylerię, to byś miał 28, czyli o jeden za dużo. 27 bym chciał tutaj wcisnąć. Okej, dwa razy arta, to sobie wysuń. No, powiem tak, nie są najgorsi, nie są najlepsi. Zużycie zaopatrzenia to wzrasta, pacyfikacja wzrasta, zorganizowanie spada, softa tak się strasznie podniósł do góry. Ty, mordo, jakbym wrzucił... Patrz, rakietówka ma mniejszy soft attack w tym niż... No, rozumiem. Fioletowe berety będą po prostu moim wojskiem elitarnym i fioletowych beretów zrobię 10 dywizji. I fioletowe berety muszą się wyprodukować jak najszybciej. Tutaj też w Bóg tak chciał, ja muszę wrzucić, w Bóg tak chciał, muszę wrzucić tą artię tą. Reforma poboru, świetnie, dziękuję bardzo. Zróbmy fioletowe berety i fioletowe berety posłużą mi do poprowadzenia ofensywy tutaj. I tyle, praktycznie. Bo ja nie mam już czego z ruskimi próbować, więc nawet nie próbuję tutaj robić zadymki. Jestem tak ustawiony, że Ruscy mnie po prostu zabombardują za niedługo na śmierć, ale na szczęście bardzo szybko się uzupełniają straty i tak dalej. Bardzo szybko jesteśmy w stanie odbudować to, co tracimy. O, Ruscy ruszyli do ofensywy. Jak ja to szanuję, naprawdę, jak nigdy. Tak was szanuję, Ruscy. My też mamy potężne statystyki. Zobaczcie, mamy półtora klocka prawie obrony. Więc oni nie będą w stanie nic mi zrobić. Jeszcze jakby nie mieli dominacji, ja bym nie miał malutkich braków w zaopatrzeniu, to ja bym był w stanie ich po prostu tutaj porobić naprawdę strasznie. Ale niestety nie jestem. Fioletowe berety się kończą robić. Za niedługo po pokonaniu Związku Radzieckiego będziemy wrzucać czołgi średnie do produkcji. Oczywiście potrzebuję tutaj czegoś, już nie. Konwoje bym zaczął produkować, ale szkoda mi kasy na ropę. Powiem wam tak, Rzesza jest tak słaba, że gram oczywiście na historycznych celach. Rzesza, mimo tego, że otrzymała Gdańsk, nie jest w stanie ich przebić. Państwo Kościelne robi swoje, bije Turków. Tu się oczywiście przebijają dywizję Państwa Kościelnego. Sądzę, że Turcja zostanie po prostu zjedzona w 10 sekund. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co z tego będzie. Fioletowe berety będą dostawały karę w walkach przez jakiś czas. O, świetnie, liczącą to trzeba wrzucić. I słuchaj, ty dostaniesz całkowicie innego marszałka, ty dostaniesz Kopańskiego i ty dostaniesz tego pana. To jest dowódca sił pancernych, no lepszego gościa nie wytrzasnę aktualnie. Dobra, podlecisz tu aktualnie i będziesz łapał zorganizowanie jak najszybciej. I fakt, że ja ich nie przeszkoliłem, będzie miał minus 25, ale te dywizje fioletowych beretów specjalnie mają linię artylerii w polu głównym, żeby... Jakby wam to fajnie i logicznie wytłumaczyć, żeby też ten recovery rate, bo to jest bardziej recovery rate ta siła, nieźle. Dobra, kiedyś wam to wytłumaczę, żeby tam to też psuło z drugiej strony. O, fajnie, bo będziecie łapać experience'a też, bo bierzecie udział w walce, prawda? Moherowe beretki?
świetnie. Uderzyli mnie tylko na południu. Ja ich mogę szanować tylko i wyłącznie biegiem, za to. Biegiem! Mhm, dobra. Ale gdybyście mnie jednak nie atakowali, to byłbym bardziej szczęśliwy, wiesz? Tak całkowicie serio. Bo ja tutaj muszę złapać sobie organizację, przepraszam. Cyk, 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 Wincenty Kowalski, kontuzja, czyli znowu Ruscy ruszyli. Dobra, świetnie. Mógłbym coś wrzucić? Nic nie mogę kompletnie wrzucić żadnemu generałowi. A szkoda, a szkoda. Fioletowe berety złapały tutaj organizację na full i teraz uderzymy na te forty z bunkrem na bonusie minus 25 dla wroga. Zobaczymy, jak szybko złapę doświadczenie. Dobra, puszczamy te fioletowe berety i fakt, że zaczynamy już z gównianą prognozą, ale to się powinno zmienić. Bo teraz siła powinna... Nie, to te bunkry robią za dużo im tutaj, wiesz? Te bunkry robią zdecydowanie za dużo, żebyśmy byli w stanie to tak sobie od tak połamać. Próbujemy złapać expa. Ja to bym z chęcią wszedł jakoś jak najgłębiej, jak to jest tylko możliwe. Ale ja tego nie przyłamę. No bo tutaj nie ma infrastruktury na odpowiednim poziomie. A no tak, bo to Jezus, bo ja state'a nie kon... O Jezus. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Złap organizację do fulla. Tutaj stoi 90 dywizji. 11. I przeszkolimy cię w ten sposób, że rzucę cię po prostu tak. Zobaczymy, co się z tobą teraz stanie, przyjacielu. Jak rzuciłeś się 14 TP, dziękuję, husarza bym nie chciał robić. To możesz rzucić. Okej. Okay. Za mocno okopani są. Widzisz, to jest za mocno okopanie. Za duża rozpiętość bojowa, minus 10 dostajecie jeszcze. Ja to wszystko rozumiem, ale... Dobra, wycofajmy się stąd, żeby oni zebrali organizację, ta piątka, bo inaczej mi tutaj ona zdechnie i mnie przepchają w sekundę. No i tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Jak sądzicie, że tą kampanię powinienem poprowadzić? Planu boję się aktywować, gdy Ruscy mają milion ludzi na polu. Ruscy za to stracili 5 milionów ludzi, przeciwko nam my tylko 400 tysięcy, więc strata praktycznie żadna. Porównując to oczywiście ze stratą radziecką. Sądzę, że powinniśmy pójść w inną stronę i zacząć się przepychać. Bo tutaj to naprawdę nie ma żadnego sensu. Ja tu się utrzymam, ale to naprawdę nie ma żadnego sensu, żeby tam pchać. Świetnie, ja uwielbiam, jak mnie Ruscy atakują. Jestem naprawdę fanatykiem ataków ruskich. Jestem na pełnej obronie. Bo chciałbym, żeby te dywizje złapały po prostu jakąś szybką organizację, wiesz? Mhm, tutaj pięknie, idealnie wręcz atakujecie. Teraz ruszą te moherowe berety. I one powinny być w stanie to palić. Doświadczenie i za duża rozpiętość. No tak, dostanę za dużą rozpiętość, to jest logiczne, no bo wrzuciłem tom, ale who cares, man? To jest tylko minus 10%, z biegu wojny nie zmieni. A przy obronie też mam kary za rozpiętość, nie? Nie mam kar za rozpiętość, więc mogę to olać po prostu. Boże, coś się dzieje z dźwiękiem dosłownie w tej grze, jak lata, bo zobaczcie, jak mi szybko czas zapieprza. Ja, żeby mieć taką standardową piątkę, to ja muszę grać na czwórce. Wiecie, o co chodzi? Taki już mam PC przystosowany do tej gry. Dobra, ty uderzysz w takim będzie kładzie tutaj. Powinieneś to bez żadnego problemu połamać. Ty nawet możesz tutaj... Ja jestem o tym święcie przekonany, że możesz ruszyć przez rzekę. Ja wiem, w ogóle kończyć odcinek, a sobie dalej siedzę i ględzę. Ty do ataku ruszasz. Oczywiście, ty to łamiesz bez problemu. Te dywizje się utrzymują easy peasy. Mam nadzieję, że złapią tam doświadczonko i tak dalej. Wy poprowadzicie ofensyweczkę tak. Cyk, cyk. Połamiecie ich w 10 sekund. Dobra, bardzo dziękuję za uwagę, ja byłem Kałach, a to był Hearts of Iron 4 na modyfikacji Jan Paweł II mod. Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym epizodzie z tej zacnej serii. Komentarze, łapki i tyle. Hejka.